Ta prezentacja będzie wprowadzeniem do WP API. Poruszę najpierw troszkę podstaw teoretycznych, a następnie pokażę Wam kilka praktycznych rozwiązań, które już w zasadzie mogliście nawet zobaczyć. Jestem lead developerem firmy Gavik Pro. Tworzymy motywy dla WordPressa, szablony dla Joomla. Znajdziecie mnie na Twitterze. Mam bloga dla deweloperów WordPressowych, gdzie też dzielę się, jak mam czas, a ostatnio przez 2 miesiące nie miałem, chociażby z powodu organizacji WordCampa czasu. Ale na pewno pojawi się tam też sporo materiałów o REST API w najbliższym czasie. I jeżeli chcecie być na bieżąco z nowinkami frontendowymi albo WordPressowymi, to polecam Wam te dwa linki, bo tam zbieram co tydzień różne ciekawe zasoby poświęcone i WordPressowi, i frontendowi. Co bardzo ważne dla tej prezentacji, będę mówił o WP API w nowej wersji, czyli w wersji drugiej. Z tego względu, że mimo tego, że jest to wersja beta, to jednak zmiany, które zostały wprowadzone, są tak znaczące, że warto to mówić już teraz, ponieważ w zasadzie w ciągu, moim zdaniem, góra kilku miesięcy wyjdzie wersja stabilna, której prawdopodobnie będziemy używać już razem z Core'em WordPressa. Idea, jaka stoi za WP API, jest taka, że na tą chwilę nie jest to jeszcze część Core'a WordPressa, zatem istnieje taki mały problem. Musicie wyposażyć się we wtyczkę. I tu Was bardzo uczulam na to, żebyście zwrócili, że to jest ta wtyczka, ponieważ jeszcze jest wersja dla wersji 1.0 istnieje wtyczka. Ma wtedy chyba bodajże JSON REST API jako Slack ustawione na repo. I funkcje dostępne w tamtym API są troszeczkę inne. Zobaczycie zresztą pewne zmiany w tej prezentacji. I kiedy już wyposażymy naszego WordPressa w tą wtyczkę, to każda aplikacja webowa może się komunikować z naszym WordPressem poprzez zapytania HTTP, które de facto różnią się głównie typem zapytania i ewentualnie opcjonalnie wysyłanymi danymi JSON. WordPress otrzymuje te informacje, a następnie po przetworzeniu tych odebranych informacji wysyła odpowiedź na te zapytania, też w formacie JSON. Nie musimy zatem się bawić w ogóle w żadne akcje dla Ajaxa, tak jak kiedyś. Jeżeli chcieliśmy sobie na przykład ściągnąć jakieś dodatkowe dane, to musieliśmy wystawiać de facto takie endpointy poprzez właśnie te dwa filtry, przepraszam, przez te dwie akcje. Teraz tego nie trzeba robić i co Wam od razu zalecam, jeżeli będziecie się chcieli bawić z WP REST API, to pewnie zobaczycie, że otrzymujecie odpowiedzi w takim formacie. Nie jest to czytelne, dlatego warto zainwestować we wtyczkę jakąś, która sformatuje to, co otrzymujecie w przeglądarce. Ja używam wtyczki JSON Viewer. Ona jest o tyle fajna, że mogę na przykład sobie zwinąć niektóre elementy, które są szersze i dzięki temu mam pogląd, co mi tak naprawdę API zwróciło. To jest też ważne z tego względu, że tak naprawdę obecnie to nowe API jeszcze nie do końca jest dobrze zdokumentowane niestety. Dlatego jest tutaj trochę takich rzeczy, które trzeba było samemu znaleźć. Dla Firefoxa też tak jest. No, wiem, że jest dla Firefoxa. Pewnie też dla Safari, dla Opery. Spokojnie. Ja wiem, że już bojówka ognistego liska się obudziła. Dobrze, słuchajcie. Jeżeli chodzi o strukturę URL, bo cała idea REST API, jeżeli nie mieliście z tym wcześniej styczności, polega na tym, że macie dostępne kolekcje albo zasoby dostępne pod konkretnymi URL-ami i wysyłając zapytania pod konkretne URL-e wykonujemy konkretne operacje. W WordPressie wygląda to tak, że domyślnie mamy sobie taki przedrostek URL-a WP.json, jeżeli są oczywiście włączone tak zwane SEF URL-e, czyli te przyjazne SEO. Jeżeli tego nie macie, to będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, tam jest bodajże parametr tam REST API czy coś takiego w URL-u. Pojawia się przestrzeń nazw następnie, to jest bardzo ważny feature, który omówię troszkę później. Domyślnie jest to WPV2. Następnie mamy już zasób albo kolekcję zasobów, bo to zależy. Jeżeli mamy już tą jakąś kolekcję zasobów, to możemy się odwołać do konkretnego zasobu po jego ID i ewentualnie możemy te zasoby przefiltrować, tak jak robimy to chociażby poprzez WP Query. I czasami, jeżeli mamy jakieś bardziej złożone zasoby, to jeszcze możemy dodatkowo odwołać się do konkretnych elementów, na przykład tagów, kategorii, konkretnego wpisu, na przykład. Co jest teraz ważne, jeżeli chodzi o parę takich przykładów? Tutaj mamy zapytanie, które zwróci nam 10 ostatnich postów w najbardziej typowym wypadku. Tu z kolei odwołujemy się do posta o ID 128. Jeżeli chodzi o te kudeczki, akurat w tym wypadku, to tak naprawdę to nie wymaga autoryzacji, ale oznaczyłem je dlatego, ponieważ inne rodzaje zapytań wymagają zawsze autoryzacji. Natomiast zapytania typu GET wymagają autoryzacji tylko w określonych kontekstach, na przykład jeżeli byście się chcieli dobrać do rewizji wpisów. W wypadku już zapytań modyfikujących, takich jak POST, takich jak PUT czy DELETE, zawsze wymagana jest autoryzacja. I dodatkowo w wypadku tych modyfikujących zapytań, musimy jeszcze wysłać dane JSON, które spowodują zmiany w bazie WordPressa. POST oczywiście dodaje nowe elementy, PUT je edytuje, natomiast DELETE usuwa konkretny element z listy. I jeszcze parę przykładów, żebyście się z tym oswoili.
post ID 303 tu sobie wyciągamy. Tu z kolei wyciągamy wszystkie posty, które należą do kategorii ID 1, 2 lub 3. Tutaj zwiększamy liczbę postów, które zwraca nam API do 20. Tu otrzymamy listę wszystkich kategorii, które są dostępne w naszym WordPressie. Chyba, że ich będzie więcej, to pewnie jeszcze będzie jakaś paginacja dla nich. A tu dostaniemy informację o aktualnie zalogowanym użytkowniku, o ile jest on zalogowany. I tak jak widzieliście, niektóre rodzaje zapytań wymagają autoryzacji. Jak zrobić autoryzację w WP API? Cookie auth to jest standardowa metoda autoryzacji, którą można zalecić w zasadzie zawsze wtedy, kiedy operujemy w obrębie jednego WordPressa z wtyczką albo motywem. Tak naprawdę niuans polega na tym, że użytkownik musi być już wcześniej zalogowany, na przykład poprzez interfejs WordPressa, a następnie wysyłamy tylko taki specjalny nagłówek xwp-nonce, który służy tam do zabezpieczeń przed atakami typu CSRF na przykład. OAuth jest także dostępny, ale on jest bardziej do zastosowań już takich zewnętrznych, czyli na przykład tworzymy web aplikację, która będzie z naszego WordPressa coś wyciągać, tworzymy aplikację desktopową, jakąś aplikację mobilną i potrzebujemy uprawnień na przykład do zapisu. Wtedy możemy skorzystać z OAuth, przy czym musimy zainstalować dodatkową wtyczkę OAuth Server. Wsparcie, z tego co mi przynajmniej wiadomo, jest tylko dla OAuth w wersji 1.0, znaczy w wersji pierwszej tak naprawdę, bo to nie jest dokładnie wersja 1.0. I nie ma żadnego interfejsu użytkownika do zarządzania tym API. To jest dosyć uciążliwe, ponieważ trzeba przez konsolę sobie wprowadzić najpierw dane po to, żeby wygenerować klucze dla na przykład aplikacji mobilnej. I jest jeszcze taka, w zasadzie jest to mało edukacyjne, ale wam pokażę, Basic Auth. Jest to metoda autoryzacji najbardziej niebezpieczna i najprostsza, bo wysyłamy po prostu w nagłówku zakodowany algorytm Base64, username i hasło, rozdzielone tak naprawdę tylko dwukropkiem i autoryzujemy w ten sposób każde zapytanie do API, jeżeli potrzebujemy. Tylko, że jeżeli ktoś podsłucha waszą komunikację ze stroną, to natychmiast będzie miał wszystkie dane, które można wykorzystać w bardzo niecny sposób. A już parę prezentacji o tym było, jeszcze parę będzie. I oczywiście wymaga to dodatkowej wtyczki, Basic Auth. Ale mówię, to jest takie rozwiązanie tylko, jak naprawdę bardzo szybko wam zależy, żeby się pobawić na przykład operacjami edycji i nie chce się bawić w jakiś OAuth czy w Cookie Auth. Ponieważ mówiłem o API w wersji drugiej, chciałbym pokazać kilka niuansów, które różnią pierwszą wersję API i drugą wersję API. Ta najważniejsza moim zdaniem to przestrzenie nazw. Dlatego, że możecie dla waszego motywu lub dla waszej wtyczki stworzyć oddzielną przestrzeń nazw, która będzie serwowała potrzebne wam dane. To jest takie przygotowanie tak naprawdę tego REST API na dużo większą skalę, bo nie ukrywajmy, przestrzeń nazw, znaczy jakby ta przestrzeń nazw dla endpointów w pierwszym API była dosyć ograniczona, trzeba by stosować jakieś prefiksy dla endpointów i tak dalej, i tak dalej. A teraz robimy elegancką przestrzeń nazw. Co ważne, możemy wersjonować to wszystko. Dzięki temu na przykład, jeżeli WordPress dostanie jakieś nowe REST API w wersji trzeciej, to nadal będziemy mieli dostępne stare API. Jeżeli tworzycie nowy endpoint, to domyślnie musicie zdefiniować zawsze przestrzeń nazw. I domyślnie jest to WPV2 i w momencie, jak na przykład WordPress dostaje nowe API, stare będzie dostępne pod tym URL, a na przykład WPV3 będzie obsługiwało nowe API. Dzięki temu klienci, którzy obsługują stare API, nie będą musieli się od razu aktualizować. To będzie tak, jak na przykład Facebook robi, że aktualizuje API i mamy na przykład rok, żeby zaktualizować nasze apki. Co zresztą fajnie irytuje programistów. Implementacja HAL, czyli Hypertext Application Language. To jest taki całkiem fajny feature, który powoduje, że mamy w każdym zasobie dodatkowe kolekcje links i embedded. I to działa tak, że links zawiera URL-e API dla zasobów powiązanych z naszym zasobem, na przykład kategorii i tagów, bo domyślnie te informacje o kategoriach i tagach nie są pakowane do odpowiedzi, na przykład o wpisie. I gdybyśmy chcieli uzyskać pełne informacje o wszystkich zasobach, jakby mieć zasób, który zawiera tak powiedzmy podzasoby, to wtedy ten embedded po wprowadzeniu parametru embed będzie zawierał dodatkowe treści. I nowe endpointy, to jest bardzo ważne. Zaznaczyłem aż na czerwono comments, bo nie było komentarzy w pierwszej wersji API, a teraz nie musimy już bawić się we własne endpointy, po prostu mamy to dostępne od razu. Dodatkowo podstrony zostały wydzielone dodatkowego endpointu. Pojawiły się termsy ładnie już oddzielnie. Typy wpisów, jeżeli na przykład mamy stronę, gdzie jest tych typów kilkanaście, to możemy je sobie wylistować. I stany wpisów, to jest też ważne, czyli te wszystkie szkice, te wszystkie stany opublikowane, nieopublikowane, też tutaj leżą i mamy do tego dostęp. Jeżeli chodzi o same możliwości, to pewnie już tam słyszeliście, jak wszyscy się tym ekscytują. Ja troszeczkę też się ekscytuję, bo to jest najważniejsza rzecz, którą wnosi REST API, czyli motywy jako single page application. Działa to tak, że nasz motyw może de facto być
nie wiem, biblioteką DVD, motywem mapą, którą zobaczycie i którą niektórzy już widzieli. Możemy też tak naprawdę stworzyć, w zasadzie moim zdaniem to WordPress najlepiej się nadaje do zarządzania w ogóle jakimiś kolekcjami zasobów, bo po prostu interfejs się prosi o wykorzystanie. I z użyciem REST API możecie pięknie to obsłużyć, ale tak naprawdę możliwości w sumie są nieograniczone. Ostatnio widziałem wpis 19 rodzajów stron, jakie można stworzyć na WordPressie. Ja bym tam zrobił 1900 rodzajów stron, które można stworzyć na WordPressie i pewnie by było mało. I z REST API będzie tego jeszcze więcej, a na pewno będzie łatwiej to zaimplementować. Możemy tworzyć aplikacje mobilne, które będą się komunikowały z WordPressem i tak naprawdę w wielu wypadkach w ogóle nie będą potrzebowały autoryzacji, więc nie musicie się bawić o OAuth. Mój ulubiony feature, który już wykorzystałem, to migrowanie danych. Mam jakiś bardzo egzotyczny CMS i muszę z niego wyciągnąć dane. Napisałem sobie skrypt w Node, który przyjmuje dane. W zasadzie można to zrobić w dowolnym wtedy formacie i wypluwa mi JSON-a do WordPressa. Bardzo wygodne, bo nie ukrywam, nie lubię robić migracji, a nie lubię już zwłaszcza robić migracji w PHP. Natomiast mam JavaScript i jakoś mniej to boli, przynajmniej mnie. I można też przetwarzać dane. Wyobraźcie sobie, że macie jakiś ogromny serwis, który będziecie migrowali na przykład do nowego motywu. I ten motyw wymaga powiedzmy jakiegoś specyficznego formatu wpisów. Wypluwamy z WordPressa dane do skryptu w Node. Ten skrypcik sobie tam mieli i zwraca sformatowane dane z powrotem do WordPressa. Takie sympatyczne zastosowanie, które może ułatwić życie, mówię, tym, co nie lubią do końca PHP. Oczywiście możemy tworzyć własne endpointy, to już widzieliście, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, jeszcze wam parę razy podkreślę z jednego ważnego powodu, który pokażę wam później. No i mamy też sporo filtrów i akcji, które możemy wykorzystywać w naszym chociażby motywie czy wtyczce. Ja tu pokażę trzy takie dosyć ważne. REST Insert Post to jest akcja, która powoduje, że możecie zmodyfikować dane przed dodaniem ich do bazy danych. REST Prepare, i tutaj jest ważne, że określamy dopiero typ wpisu, może z kolei zastąpić czasem endpointy, ale zobaczycie, że to nie do końca jest fajne i eleganckie rozwiązanie, ale na upartego można. I w sumie najważniejsza akcja REST API Init, która de facto, jeżeli ktoś z was używa Team Customizera, to wie, że tam jest taka akcja, która dodaje wszystkie nowe kontrolki, sekcje i tak dalej. To jest mniej więcej odpowiednik tej akcji. Po prostu tutaj dodajemy nowe endpointy, nowe pola do API. Tu się dzieje to wszystko, jeżeli chodzi o taką podstawową konfigurację. I jeszcze sobie tak ostatnio pomyślałem, że też można wykorzystać tą akcję do tego, żeby na przykład ograniczyć dostęp do naszego API. Możemy ograniczyć na przykład nasze API tylko do jakiejś puli IPAC-ów. Albo na przykład możemy zobaczyć, którzy klienci po kluczu korzystają z API najczęściej, tak? Bo możemy na przykład kazać obsługiwać tylko konkretne klucze, no i klienci muszą wysłać. Chociażby Google Maps API de facto przy dużej liczbie requestów wymaga klucza, więc coś w ten sposób można tutaj wykombinować. Parę ciekawostek z analizy kodu źródłowego też chciałbym wspomnieć. Przede wszystkim, gdyby ten WP.json wam nie pasował na początku każdego URL-a, to jest taki fajny filtr REST URL prefix i tam wprowadzacie sobie w zasadzie co chcecie, byleby to tam nie kolidowało na przykład z innymi nazwami, które używacie w URL-ach. I wtedy na przykład, nie wiem, może być API nawet tak naprawdę zamiast WP.json. Dodatkowo jak sobie otworzycie samo WP.json, to zobaczycie, że dostajecie tam listę kilku ciekawych informacji. Przede wszystkim nazwę, opis strony i dostępne przestrzenie nazw oraz listę endpointów. I tak sobie też pomyślałem, że to jest wbrew pozorom troszkę niebezpieczne, bo można na przykład stwierdzić, jakie wtyczki są zainstalowane. A w zasadzie będzie można stwierdzić, jak będą miały własne endpointy na przykład i przestrzenie nazw. Możemy też wywnioskować później, jak na przykład zmieni się wersja wtyczki i będzie nowy endpoint dostępny, że na przykład jakaś strona używa starej wersji wtyczki i od razu mamy podatność, znaczy wykrycie, że jest potencjalna podatność. Więc jest to trochę niebezpieczne, ale z drugiej strony tak naprawdę konieczne, żeby jakoś tak inteligentnie poruszać się po tym API, więc ma to swoje plusy i minusy. I możecie też tworzyć własne sposoby autoryzacji. Jest do tego specjalny filtr REST Authentication Errors. I chociażby możecie sobie zaimplementować wtedy obsługę JSON Web Tokens, jeżeli ktoś ma taką zachciankę. I taki ciekawy feature, chociaż taki trochę ekstremalny już, możecie sobie zmienić klasę, która obsługuje jakby tak odgórnie całe REST API, bo jest to klasa WP REST Server i ona de facto odpowiada za taką zewnętrzną część komunikacji tego API. I możecie sobie podmienić nazwę tej klasy na jakąś dowolną inną. Dzięki temu nie musicie modyfikować samego pluginu od API, tylko po prostu zmieniacie klasę i ona już robi konkretne modyfikacje. Jeżeli widzieliście tą aplikację mobilną, która się tutaj przebija i ta na telewizorach w sumie też, to ona ma związek z REST API. Każda strona WordCampa, o ta aplikacja właśnie piękna, jest beautiful po prostu. Słuchajcie, i co jest bardzo ważne, każda strona WordCampowa ma Jetpacka, a Jetpack ma REST API, tylko troszkę inny niż to, o którym tutaj mówię, bo ono jest w troszkę innej wersji.
Ale co jest ważne, mogłem sobie wyciągnąć poprzez to API dane w formacie JSON o prelegentach i o prezentacjach. Zainwestowałem w skrypt w PHP, który to obrobił i wypluł mi dwa pliczki, speakers JSON i presentation JSON. I to idzie do aplikacji mobilnej. Dlaczego tak? Bo normalnie jakbym wyciągnął te wszystkie dane z tego API, a nie mam możliwości na stronie WordCampa modyfikować żadnych wtyczek, nie mogę stworzyć własnej wtyczki, która mi pomoże, miałbym 320 kB danych. A tak, każdy z tych plików ma 60 kB danych, bo mam tylko informacje, których naprawdę potrzebuję w tej aplikacji. Dlatego zdecydowałem się na to, bo tak naprawdę wtedy nie ma żadnego Ajaxa, który doczytuje te dane. Po prostu te dane się wczytują razem ze stroną. I ta część już praktyczna, czyli motyw jako single page application, tak jak wspominałem, motyw mapa. Motyw mapa działa tak, że mamy sobie mapkę i mamy sobie punkty na tej mapie, które odpowiadają jakimś miejscom. Gdy sobie klikniemy w jakiś punkt, pojawia się pop-up. Mamy tutaj zdjęcie danego miejsca, mamy ocenę tego miejsca, adres miejsca oraz jego opis. Dodatkowo mamy filtrowanie. Mogę się dowiedzieć, ile miejsc jest w tej chwili wyświetlanych. Mogę sobie usunąć pewne elementy z mapy. Co wykorzystałem? Kilka przydatnych adresów z REST API. Oczywiście kategorie, bo musiałem filtry wyświetlić w pop-upie. Później musiałem... Nie ukrywajmy, ten motyw jest bardzo prosty, więc zrobiłem to bardzo nieładnie. Po prostu wczytuję nawet do 200 postów. To jest troszkę grzeszek, wiem, ale po prostu to miał być prosty przykład wykorzystania REST API, a nie jakaś super ekstra skalowalna aplikacja, aczkolwiek o skalowalności powiem troszkę później. I co bardzo ważne, możecie łączyć filtry. Ja to wykorzystuję czasami, jeżeli użytkownik ustawi własne filtry, to wtedy łączę tutaj filtrowanie w ten sposób, że ustawiam od razu, że jest pobierane maksymalnie 200 wpisów i do tego jeszcze to, co wybrał sobie użytkownik, jeżeli chodzi o kategorie. Zaciągnąłem handlebarsy. Nie wiem czemu, ale mam jakiś taki odruch, że jak mam jakąś prostą aplikację, to nie biorę od razu Reacta, Angulara albo Embera, bo po prostu to jest szalenie z armaty do Lubla. Aczkolwiek handlebarsy też nie są jakieś super wadze piórkowej. Ale mają wszystko, czego w sumie potrzebowałem, ja akurat je znałem, więc po prostu je tutaj sobie zaciągnąłem do użytku. Dlaczego? Mam oddzielenie tych wszystkich template'ów dla JavaScriptu do oddzielnych znaczników script. Mam zmienne w postaci tutaj tych klamerek podwójnych i mam też pętelki, mam warunki, wszystko czego mi było w sumie potrzeba do szczęścia tutaj. Dodatkowo korzystałem oczywiście Google Maps API, bo musiałem. Local storage, bo gdzieś te filtry muszą przebywać, a cookiesy to jest w sumie głupie zastosowanie dla filtrowania. History API, to jest bardzo ważny element w sumie w większości teraz single page application, ponieważ chciałem, żeby użytkownik, który utworzył sobie pop-up, skopiuje URL i da komuś innemu, to ta osoba, która kliknie w ten link, będzie widziała ten sam pop-up. Więc zmieniamy sobie przez History API adres w pasku przeglądarki, kopiujemy URL, bez odświeżania wtedy się dzieje ta zmiana URL-a u nas, kopiujemy URL, ktoś klika i mu się otwiera też na bazie URL-a konkretny pop-up. Snazzy Maps to jest taki fajny feature dla Google Mapsów. Jeżeli ktoś głębiej się bawi Google Mapsami, to wie, że można dać im odpowiednio spreparowany obiekt w formacie JSON i tam możemy określić wygląd każdego elementu na mapie, można powiedzieć. I Snazzy Maps to jest taki generator i też kolekcja fajnych styli dla Google Mapsów. No i jeszcze zestaw ikonek, bo przecież nie będę sam malował na tak prostej aplikacji ikonek. Jakie problemy można tutaj napotkać przy tak w sumie wydawałoby się prostej aplikacji? Po pierwsze, wprowadzenie elementów na mapie, bo nie ukrywajmy, no nie będę kazał użytkownikowi wprowadzać współrzędnych geograficznych w treści wpisu. Więc oczywiście co? Kocham WordPressa za to, że ma masę wtyczek. Znalazłem sobie wtyczkę, która udostępnia mi prosty interfejs do wprowadzania współrzędnych geograficznych. Ewentualnie, jak ktoś jest miłośnikiem ACF-a, też można sobie się pobawić, tylko że z ACF-em jest taki niuans, żebyście te później taki motyw chcieli gdzieś dystrybuować, to trzeba się pobawić w kawałek kodu, który zdefiniuje od razu te pola już w samym wpisie. Da się to zrobić, ale jest to dodatkowa gimnastyka. Aczkolwiek interfejs jest ładniejszy moim zdaniem. No i jest problem z dużą liczbą markerów, bo powiedzmy sobie szczerze, jak mamy taki motyw, no to zaraz się pojawią te markery blisko siebie, za blisko i to będzie wyglądało jak jakaś sieczka, a nie coś czytelnego. Marker Cluster, moja ulubiona biblioteka. Kiedyś implementowałem coś takiego w ramach swojej pracy inżynierskiej i powiem wam, że jest trochę roboty, więc lepiej wziąć gotowca. I jeszcze tutaj kilka słów o tym, jak to wygląda od strony jakby WordPressa. Ten pop-upik to jest po prostu wpis. Ten punkcik na mapie to są tak naprawdę wzięte dane geolokalizacyjne i kategoria wpisu. Kategoria, która wyświetla się w postaci ikonek, zarówno w pop-upie, jak i na mapie.
Tagi wykorzystają sobie sprytnie, ponieważ wprowadzam jako tag 1, 2, 3, 4, 5 i mam ocenę elementu. Mógłbym zrobić dodatkowe pole, no ale po co, skoro mogę wykorzystać do tego nic nie tagi. Adres to już jest brany tak naprawdę z tej wtyczki, która obsługuje mapki. I jeżeli chodzi już o taki typowy motyw single page application, to tak naprawdę będziemy używali głównie widoku index PHP, no bo mamy single page application, tak? Nie będzie żadnego archiw i tak dalej. Do tego, żeby zrobić porządek troszkę w kodzie, stworzyłem plik index template. Tam wyrzuciłem wszystkie szablony handlebarsowe. Get template parts i wczytuję sobie w pliku index PHP te dodatkowe szablony, a jest większy porządek w kodzie i można to jeszcze sobie dowolnie zagnieżdżać w zależności od potrzeb. No i functions PHP, który tutaj służy za komunikację między PHP i JavaScriptem na początku, w takim tak zwanym inicjalizacyjnym setupie tej mapki. No i oczywiście wczytywanie JS-ów, CSS-ów, wiadomo, standard. Ponieważ motyw wykorzystuje REST API, warto zainwestować w bibliotekę TGM PHP, która służy do informowania użytkownika, jakie pluginy są niezbędne do działania poprawnego naszego motywu. I tutaj działa to tak, że po prostu wyświetla komunikat, że wymagany jest REST API, no i ta wtyczka od mapek. Tutaj to jest taka w sumie powtórka z rozrywki, bo wiadomo, jeżeli tworzymy taką aplikację stricte JavaScriptową, na pewno będziemy na początku potrzebowali jakichś zmiennych z PHP, więc standardowy trik, tworzymy sobie jakiś obiekt z informacjami, które potrzebujemy i poprzez WP localize script wypluwamy te dane tak, żeby były dostępne w tej zmiennej, na przykład app.config. Jeżeli chodzi o pobieranie danych, no to tutaj oczywiście mamy jQuery, który jest standardowo w WordPressie wczytywany, więc aż się prosi, żeby wykorzystać. Jeżeli chodzi o URL, to polecam od razu do jednej zmiennej wpakować sobie adres naszego API, po to, żeby tego nie pisać 50 razy i nie daj Boże później modyfikować. Oczywiście w metodzie done robimy to, co mamy zrobić już z tymi otrzymanymi danymi. Zmieniamy metodę wpisu, jeżeli byśmy chcieli na przykład jakieś modyfikacje robić, typu put, post czy tam delete, to wtedy możemy to oczywiście w parametrze metod określić. I bardzo ważny cache, warto go wyłączyć, z tego względu, że jeżeli na stronie będzie się dużo działo, no to fajnie by było, żeby ten użytkownik nie otrzymywał starych danych, tak? Więc tutaj warto to wyłączyć, no chyba, że macie stronę, która się rzadko aktualizuje. I to jest najważniejszy slajd, który macie wynieść z tej prezentacji. Nie po to się męczyłem z tą czerwoną czcionką, żeby to zostało zapomniane. W zasadzie dwa najbliższe slajdy warto zapamiętać, to jest mega ważne, pamiętajcie. Przede wszystkim, jeżeli wam wpadnie do głowy, żeby zmodyfikować to, co zwraca REST API, to jest bardzo, bardzo zła praktyka. Dlaczego? Bo nasz użytkownik WordPressa może potem sobie zainstalować jakąś inną wtyczkę, która będzie oczekiwała, że REST API zwróci mu to, co ma zwracać. A w wypadku wtyczek albo motywów, które będą modyfikowały, nie wiem, na przykład kogoś pokusi, żeby feature image zawierał URL zamiast ID tego zdjęcia, które jest ikoną wpisu, no to już zacznie się coś sypać. Więc jeżeli nie chcecie robić użytkownikowi żadnych problemów, podejrzewam, że jak REST API wejdzie już do Core WordPressa, to będzie to pewnie jedna z wytycznych samego team review, bo to musi być. Więc ogólnie nie modyfikujemy. Możemy dodać nowe pola, no bo z tym nie ma problemu, aczkolwiek to też spowoduje, że te odpowiedzi będą cięższe. I co ważne, jeżeli już dodajecie nowe pola, to sprefiksujcie je. Bo ile na przykład geodata to jest coś w miarę tam unikalnego, ale na przykład kategorii Slack czy tag Slack, może się okazać, że ktoś wymyśli jakiś inny sposób na wyświetlanie Slacka, nie wiem. Może się zdarzyć, tak? I będzie konflikt, tak? Będzie dwa razy to samo pole o tej samej nazwie i będzie po prostu na zasadzie priorytetu wykonania się filtra dodawane. Także tutaj prefiksowanie, a tak naprawdę najlepiej już stworzyć dedykowane endpointy dla motywu w jego przestrzeni nazw, bo wtedy też możecie sobie okroić te dane i otrzymać tylko to, czego potrzebujecie do szczęścia. Jeżeli byście chcieli dodać pole, bo ja tak zrobiłem w tym motywie mapie, z racji tego, że potrzebujemy dosłownie slaga kategorii, tagu, no i tych danych geolokalizacyjnych, to robimy to oczywiście przez tą akcję REST API init. Oczywiście prefiksujemy, wiadomo. No i standard jest taki, że z reguły robi się register i nazwę tego pola, które będziemy dodawali. Następnie korzystamy z funkcji register API field i jako pierwszy parametr ona przyjmuje typ zasobu, który będzie miał to pole, na przykład post. Następnie definiujemy nazwę pola z prefiksem koniecznie. I tutaj jest taka tablica, która zawiera funkcje, które będą wywoływane wtedy, kiedy pobieramy dane, kiedy je update'ujemy, no i jeszcze schema, czyli struktura tych danych. Tak naprawdę to pierwsze jest dla nas najważniejsze w tym wypadku. I tu jest na przykład kategoria ogarnięta w ten sposób. I mamy tutaj taką funkcję tmgetCategory, która służy rzeczywiście do wyciągania tego slaga kategorii. I tu jest funkcja, która przyjmuje parametr object, który jest tak naprawdę postem. Możemy się odwołać do ID postu poprzez object ID.
Mamy też nazwę tego pola, gdybyśmy chcieli się upewnić, że robimy coś tam dobrze. No i jeszcze mam obiekt zapytania, opcjonalnie, ale szczerze mówiąc, tego się chyba najrzadziej używa. I gdybyśmy chcieli teraz ten motyw nam zeskalować, to trzeba pamiętać, że jeden wpis to jest tak 2 do 5 kilobajtów. To jest całkiem sporo, jeżeli mam tych wpisów na przykład 100. Jak ich będzie 200, tak jak ja sobie przewidziałem, że to jest taki maksimum, to będzie nawet 1 megabajt danych JSON. To jest już sporo. Więc jak możemy to zmodyfikować? Tworzymy endpointy, które będą zwracały tylko konkretne dane. Ewentualnie jeszcze widziałem, jest na przykład wtyczka, która pozwala filtrować te dane od razu. Robimy sobie odpowiedni parametr w URL i decydujemy, które pola otrzymamy. Tak naprawdę w tym motywie potrzebujemy ID, danych geolokalizacyjnych i kategorii, żeby wyświetlić te punkty na mapie. Więc tutaj już możemy się zabezpieczyć nawet do kilku tysięcy tych punktów w ostateczności, bo po kliknięciu konkretnego punktu na mapie robimy już wtedy zapytanie po ID naszego wpisu, żeby wyciągnąć dodatkowe dane dla pop-upu. A gdybyśmy mieli tych markerów naprawdę bardzo dużo, no to już wchodzą w grę rozwiązania takie bardziej wyszukane, takie jak ja tu mówię dla koneserów, bo wtedy na przykład robimy sobie endpoint, który otrzymuje współrzędne lewej krawędzi, prawej krawędzi mapu, górnej krawędzi i dolnej krawędzi i na podstawie tego obszaru generuje nam konkretne markery, ewentualnie jeszcze je jakoś grupuje. Ale to są już rozwiązania, jakbyśmy chcieli zaszaleć. Ja tu nie planuję, bo ten motyw ma tylko pokazać, że można jakieś dziwne rzeczy de facto mocno niestandardowe zrobić na WordPressie i mamy mieć tylko walor delikatnie edukacyjny. Kod przykładu znajdziecie na GitHubie. Możecie też sobie porównując sobie na przykład zmiany, zobaczyć, co musiałem zrobić, żeby dostosować ten motyw do nowej wersji API. Bo tam troszkę zmian niestety było, bo też niektóre odpowiedzi troszkę zmieniły format, więc to jest taka już zabawa dla tych, co chcieliby się tam bardziej tym zainteresować. I podsumujmy to wszystko, co wam tutaj pokazałem. Samo REST API spowoduje, że generalnie rynek motywów może trochę odżyć, bo zastosowania motywów bardzo się poszerzą. Jeżeli tylko REST API będzie już w korze WordPressa, to będziemy mogli tworzyć naprawdę mocno niestandardowe motywy, które będą robiły rzeczy, które teraz też są robione czasami przez motywy, bo jest nawet chyba jakaś polska firma, która robi motywy ala apki. Nie wiem, jakieś tam jobboardy i tego typu rzeczy. Ale jakby z REST API będzie to dużo łatwiejsze i bardziej interaktywne. Dodatkowo, no jest ono mega skalowane, bo te wszystkie endpointy, pola możemy sobie łatwo dodać poprzez odpowiednie akcje i filtry. I musicie zawsze pamiętać o tym, to są te dwa slajdy bardzo ważne, że REST API jest nie tylko dla was. Jeszcze inni klienci, inne aplikacje mogą z tego korzystać, więc dbajcie o to, żeby standardowa odpowiedź REST API była rzeczywiście standardowa, nie była w jakiś dziwny sposób modyfikowana, że później ktoś będzie się spodziewał zupełnie czegoś innego niż dostał. Jeżeli są jakieś pytania, to to jest ten moment. Tam, o, tutaj jest. O, dużo. Tak, widzę, że generalnie to tutaj. A tutaj widzę. Tak, to REST API generalnie jest bardzo podobne do XML-RPC, to nie? Tylko po prostu. Tak, tylko że to nie jest XML-RPC. Który jest de facto mocno niebezpieczny, bo tam też są właśnie. No tak, tam jest basic, tak? Po prostu authentication. No tak, to jest tak przesyłane w sumie surowo jak w tym basic authentication. No właśnie. Więc jest to ryzykowne dosyć. I co, jest plan, żeby w ogóle wyłączyć to XML-RPC i zastąpić się właśnie? No, już to myślenie jest wyłączone. Znaczy on jest generalnie tak, ale generalnie czy w ogóle nie zaportować tego, tak? Czy wyjdzie z core? Tego w sumie nie wiem. Znaczy ja w nie wnikam, bo w sumie XML-RPC odkąd jest REST API przestało mnie totalnie interesować, no bo po co mam korzystać z czegoś, co de facto jest troszkę bardziej uciążliwe w obsłudze. Moim zdaniem REST API jest takie sympatyczne i będzie miało prawdopodobnie wszystkie feature'y XML-RPC. Tu jeszcze dodam taki jeden niuans. Znaczy najbardziej troszkę mnie boli to, że nie ma na przykład opcji dostępnych przez REST API, a z drugiej strony podejrzewam, że są to jakieś kwestie bezpieczeństwa na pewno, bo jednak opcje mogą przechowywać różne rzeczy, które nie powinny być publicznie dostępne. A z drugiej strony właśnie po to mamy te WP Localize Script, żeby pewne opcje wypchnąć do web aplikacji naszej. Tam pytanko. No ja właśnie chciałem o opcję zapytać. No to już właśnie powiedziałem. No. Prorok. Cześć, bardzo fajna prezentacja. Ja się chciałem zapytać o wyciąganie za pomocą REST API takich rzeczy jak na przykład menisy, albo wartości widgetów, albo
tabela WP Options. Czy jest taka możliwość przez REST API? Znaczy ogólnie możliwość jest, bo możemy stworzyć własny endpoint, który może robić cokolwiek chcemy, tak? Okay. Możemy de facto nawet, jak już ktoś jest jakiś tam egzotycznie mocno nastawiony, na przykład w jakimś, nie wiem, YAML-u serwować swoje dane, bo to jakby się tam uprzeć, to można by też pomodyfikować REST API do tego, żeby chociażby modyfikując tą klasę WP REST Server. Możemy wtedy, nie wiem, XML-a sobie też wyciągnąć zamiast JSON-a. Też. Ale tam było pytanie ogólnie o takie różne rzeczy, bardziej... Ktoś jeszcze? Okej, to chyba wszyscy. Dzięki wielkie. Ja poczekam na to, że to tyle.